Lit. Kluczowy element dzisiejszej rewolucji technologicznej stał się niezbędnym składnikiem naszego codziennego komfortu. Od naszych smartfonów po pojazdy elektryczne i systemy magazynowania energii. Wszyscy go potrzebujemy. Jest to również kluczowy element globalnej transformacji energetycznej. Zapotrzebowanie na nią jest jednak tak duże, że bardzo szybko może jej zabraknąć na świecie. Niektóre firmy motoryzacyjne i technologiczne już doświadczają problemu z podażą i gromadzą swoje rezerwy litu jak prawdziwe skarby. Na przykład japoński Nikon nie jest już w stanie dostarczać wszystkich swoich produktów. Ale dlaczego ten niedobór wydaje się nieuchronny? Jakie są rozwiązania? Wyjaśnimy to wszystko w tym filmie. Usiądźcie wygodnie i zapraszamy Was na kolejny odcinek na kanale ATech. Gotowi? No to zaczynajmy! Od czasu wyprodukowania pierwszej ładowalnej baterii litowej dla aparatów Sony w 1991 roku bateria litowo-jonowa jest eksportowana do wielu dziedzin. Stały się one istotną częścią technologii, elektroniki, aeronautyki i przemysłu motoryzacyjnego. Najpierw jednak przyjrzyjmy się przez chwilę litowi. Ten pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 3 jest metalem alkalicznym należącym do pierwszej grupy układu okresowego pierwiastków. Znany jest również jako białe złoto, ponieważ jest centralnym pierwiastkiem w przemianach energetycznych naszych nowoczesnych społeczeństw. W rzeczywistości jest to główny pierwiastek wybierany przez producentów na całym świecie do zasilania przedmiotów codziennego użytku. Lit jest potrzebny wszędzie, ale dostawcy zaczynają nie nadążać, a popyt wkrótce przekroczy podaż o 10 tysięcy ton. Często przedstawiany jako składnik przyjazny dla środowiska, nie należy zapominać, że lit jest używany głównie przez chińskich i amerykańskich producentów. Tymczasem 70-80% światowych zasobów litu znajduje się w Ameryce Łacińskiej, w szczególności w Boliwii, Argentynie i Chile. Ma więc przed sobą długą drogę, zanim zostanie wykorzystany. Co więcej, jego wydobycie pochłania dużo wody i jest niebezpieczne. Jeśli nie jest odpowiednio kontrolowane, może zagrozić lokalnej różnorodności biologicznej. Już teraz nadmiernie eksploatowana, wraz z postępującym rozwojem technologicznym i globalnym ociepleniem, które zmusza nas do znalezienia alternatywy dla ropy naftowej. Prawdopodobnie w nadchodzących latach popyt na nią będzie jeszcze większy. W rezultacie zarówno przemysł, jak i społeczność naukowa zaczynają wyrażać obawy. Popyt na lit jest tak wysoki, że już w 2025 roku może dojść do jego globalnego niedoboru. Ma to ogromny wpływ, szczególnie na samochody elektryczne. Wydłuża się czas dostaw. Producenci samochodów borykają się z problemami z dostawami. Produkcja spowalnia, firmy zaczynają gromadzić zapasy oraz je magazynować, a cena tony litu gwałtownie rośnie, osiągając nawet 22 tysiące dolarów za tonę. To ogromne liczby, które mogą znacząco zaważyć na rynku tego surowca. Ale jakie są rozwiązania dla tego problemu? Usiądźcie z nami i dowiedzmy się tego razem. Pierwszym krokiem jest poprawa recyklingu litu. Na przykład w 2021 roku tylko 5% baterii litowych zostało poddanych recyklingowi. Nie sprawi to, że niedobór zniknie, ale odroczy termin. Co więcej, recykling jest niezbędny, ponieważ lit może być szkodliwy dla środowiska, jeśli nie zostanie odzyskany i odpowiednio przetworzony po użyciu. Pomogłoby to również zrównoważyć dystrybucję surowców na całym świecie. Recykling jest jednak wciąż daleki od normy z wielu powodów. Na przykład wskaźnik zbiórki baterii zawierających lit jest nadal niski. Stanowi on zaledwie 10% istniejących ilości. Innym powodem jest niska i zmienna cena metalu, podczas gdy recykling może być kosztowny nawet bardziej niż cena produkcji pierwotnej. Dlaczego koszty są tak wysokie? Ponieważ recykling jest prawdziwym wyzwaniem technicznym. Baterie litowe często składają się z wielu innych materiałów. Każde ogniwo w baterii litowo-jonowej składa się z czterech elementów, które mogą być wykonane z różnych materiałów. Na przykład oprócz litu elektroda dodatnia może zawierać kobalt, mangan, żelazo, nikiel i aluminium. Na elektrodzie ujemnej oprócz litu może znajdować się grafit, cyna i tytan. Występują one w postaci związków chemicznych, które tworzą niewielkie części na bardzo małej przestrzeni, więc są trudne do odzyskania. Co więcej, struktura baterii i akumulatorów różni się znacznie w zależności od producenta, urządzenia i modelu. Utrudnia to prowadzenie jednolitego, zautomatyzowanego procesu recyklingu. Sytuacja zaczyna się jednak zmieniać. Na przykład we Francji wiele firm zaczęło odzyskiwać lit z baterii litowo-jonowych. Jednym z przykładów jest Euroduce, spółka zależna z Sarp Industry, należąca do grupy Veolia. Wykorzystuje ona proces hydrometalurgiczny do odzyskiwania litu. Aby odzyskać lit, metal jest kruszony i umieszczany w roztworze chemicznym. Niektórzy naukowcy starają się również opracować tańsze procesy recyklingu. Innym rozwiązaniem zapobiegającym niedoborom litu jest zastąpienie tego metalu innymi, bardziej rozpowszechnionymi pierwiastkami. Najbardziej konkretnym przykładem są baterie sodowe. W skorupie ziemskiej znajduje się co najmniej 500 razy więcej sodu niż litu.
Ta rewolucja ma miejsce w Chinach, gdzie jest tańsza, ale wciąż dość wydajna. Chiński gigant bateryjny CATL, wiodący producent baterii na świecie, ogłosił, że jego linia produkcyjna jest gotowa. Pozwoliłoby to nie tylko przeciwdziałać niedoborom litu, ale także uczynić samochody elektryczne bardziej przystępnymi cenowo. Byłby to zatem prawdziwy atut ekologiczny. Miej oko na baterie sodowe, ponieważ prawdopodobnie będą one nadal ewoluować w ogromnym stopniu i ulegną prawdziwym ulepszeniom w nadchodzących latach. Istnieją również baterie stałe, a ostatnio baterie litowo-metalowe opracowane przez Korea Electrotechnology Research Institute z Korei Południowej, znane również jako Kerry. Te ostatnie są często porównywane do akumulatorów stałych, ponieważ ich stabilność wydaje się wynikać wyłącznie z obecności stałego elektrolitu. Baterie stałe wykorzystują stały elektrolit, aby ograniczyć tworzenie się dendrytów. Możliwe jest zatem zrezygnowanie z grafenu i wykorzystanie innych gęstszych materiałów, takich jak lit, które są w stanie przechowywać więcej energii elektrycznej. Umożliwiłoby to przechowywanie prawie dwukrotnie większej ilości energii elektrycznej niż w przypadku baterii litowo-jonowej przy jednoczesnym szybszym starzeniu się, ponieważ dzięki stałemu elektrolitowi powstaje mniej dendrytów. Wiele firm przygląda się temu rozwiązaniu, a pierwsze baterie mogą trafić do sprzedaży już w 2024 roku. Jednak nie przewidywano jeszcze baterii litowo-metalowych bez elektrolitu stałego, ale Kerry zmienia zasady gry, ponieważ udało jej się sprawić, że baterie litowo-metalowe z ciekłym elektrolitem działają poprzez pokrycie anody arkuszem wykonanym z mieszanki węgla i nanocząsteczek złota. Węgiel zapobiega tworzeniu się dendrytów, a złoto zapewnia dobrą przewodność elektryczną. Rezultatem jest bateria litowo-metalowa, która może być produkowana znacznie szybciej niż baterie stałe. Mogłoby to bardzo szybko podwoić pojemność baterii, jednocześnie wydłużając ich żywotność oraz eliminując potrzebę stosowania grafenu. Dopiero okaże się, czy rozwiązanie to może być faktycznie stosowane na masową skalę i czy jego koszt będzie konkurencyjny w stosunku do obecnie stosowanych baterii litowych. Cały temat baterii jest bardzo ciekawy, a na naszym kanale pojawiło się już bardzo wiele odcinków poruszających tę tematykę. Chętnie zapraszamy Cię do ich obejrzenia. Kliknij na kanał, aby dowiedzieć się więcej. Jednak niedobór litu wynika nie tylko z faktu, że na Ziemi jest tak mało tego metalu, ale także z jego słabego wykorzystania i dystrybucji. Doprowadziło to do napięć szczególnie między Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi z jednej strony, a Chinami z drugiej. Dzisiejsze rynki światowe składają się głównie z chińskich tanich samochodów elektrycznych. Ich cena jest sztucznie utrzymywana na niskim poziomie dzięki ogromnym dotacjom publicznym. W gniewie Europa postanowiła wszcząć dochodzenie w sprawie dotacji na samochody elektryczne w Chinach. Na przykład chiński gigant akumulatorowy CATL, o którym mówiliśmy kilka minut temu, wywołuje konsternację w świecie zachodnim, ponieważ produkuje znacznie więcej akumulatorów niż faktycznie potrzebuje, z oszałamiającą liczbą 1500 GWh, podczas gdy potrzebuje tylko 636 na rynek krajowy. Wydaje się jednak, że to za mało dla państwa środka. Zapotrzebowanie Chin na lit może rosnąć o 20,4% rocznie w latach 2023-2032 tylko dla pojazdów elektrycznych. Z drugiej strony podaż litu w tym kraju będzie rosła tylko o 6% rocznie w tym samym okresie, a mimo to jest trzecim co do wielkości producentem na świecie. Warto zauważyć również, że choć coraz częściej mówi się o rychłym nadejściu niedoboru litu, nie wszyscy się z tym zgadzają. Przykładowo Corinne Blanchard z Deutsche Bank wyjaśniła w rozmowie z CNBC, że nawet jeśli niedobór litu jest realny, to prawdopodobnie pojawi się on pod koniec dekady. Mówiła o skromnym deficycie na poziomie 60 tysięcy ton w 2025 roku. Do 2030 przewiduje jednak niedobór w wysokości 768 tysięcy ton. Widzimy również, że liczba kopalni litu nadal rośnie na całym świecie. Jednak potrzeba dekady, aby te kopalnie stały się naprawdę produktywne. Jakiekolwiek zrównoważenie rynku miałoby zatem miejsce dopiero w trzeciej fazie. Liczba ta jest jednak tak duża, że w ciągu najbliższych kilku lat może wystąpić nadwyżka litu, co pozwoliłoby opóźnić niedobór. Później jednak niedobór białego złota wydaje się nieunikniony i pytanie się nasuwa, co zrobimy, gdy natknie się na nas taka sytuacja? Dajcie znać w komentarzu. Niedobór litu przed następną dekadą jest zatem realny. Używany w naszym codziennym życiu, znalezienie rozwiązania jest niezbędne. Proponowanych jest wiele rozwiązań, w tym recykling i wykorzystanie baterii sodowych, a nawet stałych. Należy jednak poczynić postępy. Aby zapewnić zrównoważoną i odporną przyszłość, nadszedł czas, aby podjąć zdecydowane działania w celu odpowiedzialnego zarządzania naszymi zasobami i przewidywania przyszłych wyzwań. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.